ponieważ Regis nie mógł wybrać innego miejsca na spotkanie. A u naszej Jankicy to się jak z bankiet piczka. To tego księżna pani z północy znała. Gdzie się pchasz? Ciszej. O co chodzi? A wyście może w sprawie ogłoszenia, mistrz Wiedźmiński? To ty masz problem z jakimiś hałasami na cmentarzu? Tak, tak! Wygląda na to, że tylko ja! Nikt inny się nie pofatykował, żeby się tym zająć, a hałasy wszyscy słyszą! Byłem z tym u gwardii książęcej. Podobno nic nie znaleźli, ale kto ich tam wie, czy w ogóle szukali? To co mam zrobić? Sam się po cmentarzach szwendać? Te hałasy powtarzają się regularnie? Co noc? Ja tu zaraz obok mieszkam, to słyszę wyraźnie, jakby mi kto trąbkę do ucha przystawił. A potem... Coś jakby niedźwiedź pierdolnął w kredens. Rozumiem. No dobra. Ile za to dostanę? A ile byście chcieli? Zgoda! Zajmę się tym. Były jakieś ofiary? Albo zaginął ktoś ostatnio w okolicy? Czy to tylko hałasy? Nie, nikomu nic się nie stało, na szczęście. A co, myślicie, że to może być jakiś potwór? Może, ale nie musi. Równie dobrze mogą to być hieny cmentarne, albo jakiś bezdomny. Przekonamy się. Sam już nie wiem, co gorsze. No nic. W każdym razie ruszajcie, mistrzu. Całujcie! Odbudujcie bestia wszystkich, Boże! Księżna Pani, słonko nasze ukochane.
Faktycznie głośno tu. Dziwne. Teraz nic nie słychać. Zaraza. Znowu ktoś się tłucze. Hałas zdaje się dobiegać z katakumb. Stąd dochodzą te hałasy. Nikogo nie ma? Dziwne. Nie wygląda to też na leże baby cmentarnej. Jakieś ostatnie słowa? Sądzę, że to oni byli źródłem tych hałasów. To nie może chodzić o hieny cmentarne, bo na pewno by nie zostawili złoconego wazonu. Louis de Corentin odszedł w dniu wspomnienia świętego Dyzmy. W miarę świeże. Pogrzeb był niedawno. Roztrzaskane naczynie, jakby ktoś cisnął mu ścianę. Tu spoczywa Margot de Corentin. Nie ma śladów potworów ani hien cmentarnych. Lekki bałagan i tyle. Może to jednak nie tu? Dziwne. Niemożliwe. Hałas wyraźnie dochodzi z tego grobowca. Coś tu jest nie tak. Trzeba się tu gdzieś zaczaić i poczekać na rozwój wypadków. Może za tym pociągiem. Nic, tylko całymi dniami bimbał i grał w te przeklęte karcie, jak... jakiś krasnolud! Tfu, do stu diabłów! Jasne, bo lepiej sterczeć pod świątynią Lebiody i modlić się ranki wieczory. Niewdzięcznik! Za ciebie też się modliłam, żebyś jarzmo hazardu zrzucił! No to marnie ci poszło. Widać, bogowie też mieli dość tego jaskotu.
A ty tu czego? To prywatna rozmowa. Nie można tam trochę ciszej? Sąsiedzi się skarżą. Jacy sąsiedzi? Przecież tu wszyscy nie żyją. Nie wiem, kim jesteś, ale ratuj mnie! Nie chcę przez wieczność leżeć obok tego bezbożnika. Zabierz go z mojej krypty! Ale o co tu właściwie chodzi? To moja krypta! Moja! A ta raszpla nawet po śmierci nie chce się odczepić i mi kołki na głowie ciosa! Gdzie ja miałam oczy, jak za niego szłam? Tego bydlaka, karciarza i szulera! Nawet własne dziecko byś w gwinta przegrał! To było raz, kurwa, i to żartem! Ile razy mam ci powtarzać? A kto nasz cały majątek na posąg lebiody oddał? To był zbożny cel! Zbożny! Światłość naszego błogosławionego proroka odmieniłaby ten kraj hazardu i herezji! Skąd na miłość bogów mogłam wiedzieć, że to szwindel? Bo cię ostrzegałem! Jakieś 500 razy! Cisza! Uspokójcie się oboje! W tej sytuacji nie widzę innego wyjścia, niż przenieść jedno z was. Wtedy znowu będzie tu spokój. Tak! Zabierz jego! Jeśli to zrobisz, to ja... Ja powiem ci, gdzie ukryłam jego szczęśliwe karty do gwinta. Wiedziałem, że to ty. Nie no, trzymajcie mnie. I nie dość, że chcesz mnie wyrzucić z mojej własnej krypty, to jeszcze mu zapłacisz moimi kartami. Zaraz mnie szlak trafi. Gdybym miał te karty na turnieju w Belhaven, to bym nadal żył. To przez ciebie, cholero jedna, mnie zaćkali! O nie! Za twoje długi cię zabili, nie przeze mnie! Nie będziesz chyba słuchać tej starej dewotki. Wiem, gdzie schowała te karty. Sam ci je dam. Tylko ją stąd wynieś na miłość lebiody. Muszę się zastanowić. No dobrze. Jedno z nich trzeba przenieść. I rzekł prorok Lebioda. Nie... A więc dałeś się jej nabrać. No dobra, słuchaj, mam małą prośbę. Bądź człowiek, weź ty mnie zostaw w komorze Poklarskiego Towarzystwa Gwintowego. Jest tutaj, niedaleko. A ty byłeś członkiem? No właśnie, nie. Ale byłoby miło w sumie. Po śmierci to chyba nikomu nie robi różnicy. W sumie mi też nie robi. Zajmę się tym. Gdzie ta komora? Jak zejdziesz do katakumb, idź prosto. Wejście do komory jest na początku korytarza po prawej. Dzięki. Głębiej w katakumbach. No to idziemy. To chyba ta komora, o której mówił Louis. Panowie też do tego klubu gwinta? Co kurwa? Coś ty za jeden? Kto cię nazwał?
Tak wiele pytań i tak mało odpowiedzi. Kurwa! Filozof się znalazł. Brać go, chłopaki, przeca samo jeden. Gdybym dostawał koronę za każdym razem, gdy to słyszę. Zatańczmy. Będzie dobrze. Dobra. Czas zgłosić się do Margot po nagrodę. Załatwione. No to gdzie ta szkatułka z kartami? Gdy wyjdziesz przez bramę bednarzy, skręć w prawo. Łatwo rozpoznasz nasz dom po szyldzie z drzewem nad drzwiami. Szkatułkę znajdziesz w ogrodzie. Zakopałam ją pod krzakiem róży. Szyld z drzewem, krzak róży. Zapamiętam. Zrobiłeś z Louis. Fakt, to był kawał drania. Świata nie widział poza gwintem, ale nie chciałabym, żeby skończył w rowie czy w wychodku. Nie martw się. Znalazłem mu dobre miejsce. Będzie się tam czuł jak w domu. Bywaj. Niedobrze. Lepiej umrzeć z pijaństwa niż... Pamiętasz? Życzyłem ci na misję. Wiedźminie, znajdźcie te bestie. Ej, chłop, to chyba nie coś... Załatwione. Nie będzie więcej hałasów na cmentarzu. No, nareszcie wyśpię się we własnym łóżku. W Lisku też zrobiło się za głośno. Co za ludzie? Drą się jak opętani. Jeden ciągle tylko Odrin, Odrin, jak pomylony. No dobrze, a co to było tam na cmentarzu? Potwory, jak mówiliście? Nie. Kłótnie małżeńska. I to wszystko? A wrzeszczeli jak potępieńcy. No cóż, przykro mi, że kłopotaliście się dla takiej głupoty. Tu macie za fatygę. Dzięki. Pamiętasz tu? Użyczyłem ci na wino. Tu jest Beauclair i wszystko jest w porządku. A suche pięty. Wiesz co to widzę? Tutaj wszyscy wino i wino, a ja wolę winiaka. Reginald Dobry powrócił. Gdzie mnie tu? Nie możecie tego przegapić. Bilety tylko u mnie. Ale zapaszki. Ładna melodia. Dzięki za pomoc. Niech ci lebioda w dzieciach wynagrodzi. Kolega się zachowuje. Kolega jest w Beauclair. Wow! Na te bestie to najlepszy będzie wiedźmin. Ciekawe, co stara zrobi na kolację. Wina, 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 dajcie. A!
Trzeba będzie iść naokoło. Szyld z drzewem. To pewnie ten dom. Medalion drga. Coś jest nie tak. I co? No dobra. Nic tu nie ma. To nie tu. No jest. Tak jak mówiła. Są i karty do Gwinta, jak obiecała. Pomocy! Pomóż nam! Ratunku! Co się tu dzieje? Potwory! Potwory! Tam w jaskini! My uciekliśmy, ale Hugo tam został. Jaki Hugo? Nasz brat! Został tam, w środku! Pomóż nam! Znajdź go! Wynagrodzimy ci to. Po co tam w ogóle wchodziliście? Zabłądziliśmy. Zaraz. Zabłądziliście do jaskini? Na świętego proroka Lebiodę. A jakie to ma teraz kurwa znaczenie? Czy weszliśmy zbierać szytnaćce, czy pieczarki, czy na spacer? Ważne, że Hugo został w środku. Mam rację? Uratujesz go czy nie, Wiedźminie? Każda sekunda się liczy. Dobra, poszukam go. Wy dwaj zostańcie tutaj. Yeah.
Świeża krew na klindze. Ciekawe, czy ten miecz należał do Hugo. Ślady krwi. Hugo może być ranny. Ciepło i wilgotno. Kikimory wolą chłodniejsze warunki. Pewnie dlatego trzymają się z daleka. Ty jesteś Hugo? Przysłali mnie twoi bracia. O, dranie. Łotry skurwysyny. Najpierw się na mnie rzucili, ale nie dali rady. Więc wysłali zbója, żeby dokończył dzieła? Co ty wygadujesz? Spotkałem ich przed wejściem. Mówili, że zaatakowały was potwory, a ty zostałeś w środku. Prosili, żebym ci pomógł. Tak ci powiedzieli? No popatrz, a to padalce kłamliwe. To na pewno jakiś ich kolejny podstęp. Zaczekaj, wolniej. O co tu chodzi? Nazywam się Hugo Monard. Mój ojciec, Wiktor Monard, był słynnym producentem koniaku. Kłóciliśmy się z braćmi o to, kto przejmie interes po jego śmierci, więc ojciec postanowił nas zmusić do współpracy. Rozłożył swój destylator na części. Trzy z nich ukrył. Każdemu z nas powiedział, gdzie schował jedną. Kiedy moi bracia dowiedzieli się, że tu jest ukryta ostatnia, ta moja część, uznali, że nie jestem im już potrzebny. Chcieli mnie wykluczyć z interesu. Zaczęliśmy się kłócić. Odgłosy szarpaniny obudziły potwory. No, oni uciekli. Ja pobiegłem w głąb jaskini. A co z brakującą częścią? Znalazłeś ją? Nie. Wiem tylko, że jest gdzieś w jaskini. Prawdopodobnie na dnie jakiegoś podziemnego jeziora. Niezręcznie mi o to prosić, ale jestem ranny i... Czy mógłbyś ją dla mnie wydobyć? Dobrze. Pomogę ci. Tylko, że nie zapłacę za wiele. Domyśliłem się. Jak już zaczniesz produkować swój koniak, dasz mi zniżkę. To mogę ci obiecać. Zaczekaj tu. Cholera, gorąca ta woda poparzy się. Przydałoby się coś do ochrony. Kłęb podziała. Mam brakującą część. Twój ojciec naprawdę dobrze ją ukrył. O, to wspaniale! Proszę, oto twoja zapłata. No nie ma tego wiele, ale obiecuję, że kiedy uruchomię kapelnę, będziesz miał zniżkę. Trzymam za słowo. A teraz chodźmy, twoi bracia pewnie się niecierpliwią. Czekaj, widzisz? To moi bracia. Zabrali ze sobą jakichś oprychów. Szykują się na mnie. Tego nie wiemy. A co? Chcesz mi może powiedzieć, że przypadkiem znaleźli się tu z obstawą? Chcą mnie zabić i zabrać mi ostatnią część destylatora. Ratuj mnie. Proszę. Zabij ich, zanim zrobią mi krzywdę. Chcesz, żebym zabił twoich braci? No, ich to może nie, ale tamtych zbirów na pewno. A braci to
No nie wiem. Możesz po prostu unieszkodliwić. To jak będzie, co? Obronisz mnie? Wygląda na to, że nie mam wyboru. Dzięki. Dzięki stukrotne. Czekam tutaj. Wiedźminie, co ty wyprawiasz? Daję wam nauczkę. Od miłomu, powstrzymajcie go! No, dobrze im tak. Może jednak nie mieli złych zamiarów. Nie, nie, nie wierzę. Zawładnęła nimi zwykła chciwość. Prawda jest taka, że zrobiliby wszystko, żeby tylko odebrać mi część destylatora. Poza tym przecież ich nie zabiłeś. Poleżą chwilę, za jakiś czas się ockną i przynajmniej będą mieli porządną nauczkę. Co teraz zamierzasz? Jeszcze nie wiem. Odbudowanie destylatora ojca jest teraz niemożliwe, więc pewnie otworzę skromny kram na rynku i będę sprzedawał wina. A może po prostu stąd wyjadę? Sam jeszcze nie wiem, zobaczę. Tak czy siak, dziękuję, że pomogłeś mi z braćmi. Będę zawsze o tym pamiętał, Wiedźminie. Pora się rozstać. Powodzenia, cokolwiek zamierzasz. Dzięki, Wiedźminie. Do zobaczenia. Dalej. Nonsens. Panie hrabio, za pozwoleniem zgadzam się z Wilmarem. Nie wiadomo, co tam siedzi w puszczy.
Doprawdy wzrusza mnie wasza troska, ale na ten dzień czekałem od dawna. Pozwólcie, że przeżyję go tak, jak sobie zaplanowałem. O, zdaje się, że jest już mój przewodnik. Uszanowanie. Ha, witaj! Witaj, biały wilku. Widziałeś ogłoszenie, prawda? A co ja plotę? Skoro tu jesteś, to na pewno widziałeś. Pozwól, że się przedstawię. Hrabia Beledal. Jestem wielbicielem twoich dokonań. Miło mi. Wiedźmini nieczęsto to słyszą. Ależ panie hrabiu, chce pan iść tylko z Wiedźminem? Ja rozumiem, że to chłop nas chwał, ale cała ta wyprawa to zbędne ryzyko, a decyzja, żeby nas ze sobą nie zabrać, to już z całym szacunkiem jest absurd. Nie przesadzaj, Wilmarze. Może nie umrę, jeśli przez pół dnia nie będzie koło mnie kogoś, kto będzie mi podcierać tyłek. Wybacz te lamenty moich strażników, Wiedźminie. Pozwól, że przejdę do rzeczy. Jak zapewne wiesz już z ogłoszenia, mam dla ciebie dość nietypową propozycję. Widzisz, Wiedźminie, jestem wielkim miłośnikiem dzikiej przyrody, a w Toussaint żyje kilka gatunków niespotykanych nigdzie indziej. Chciałbym, żebyś towarzyszył mi w wyprawie, która je uwieczni. A i oczywiście, żebyś mnie bronił, gdyby coś poszło nie tak. Bo moi dzielni obrońcy doniosą żonie, że o siebie nie dbam, jeśli choćby się zadrapię. A wtedy sam rozumiesz, marny mój los. Hrabia Beledal? Ten słynny hodowca drobiu? Nie. Ten słynny hodowca drobiu to był mój dziadek. Ja zajmuję się winami. Sprowadzam najlepsze gatunki z tutejszych winnic do rodzimego Kowila. Dlatego od czasu do czasu odwiedzam Beauclair. No a wtedy powiedzmy, że lubię poobcować z dziką przyrodą. I do tego potrzebny ci Wiedźmin? Mógłbyś wziąć swoich strażników. Taniej by wyszło. No, pewnie bym mógł, ale im też należy się chwila wytchnienia. Prawda, panowie? A poza tym nie da się ukryć. Jestem bogaty, a kto bogatemu zabroni? Czyli cała ta wyprawa to po prostu kaprys bogacza. Jest jeszcze Clarissa. Wilmarze, proszę. Przepraszam, kto? No, to moja córka. Przywożę jej z podróży różne pamiątki, to taka tradycja. Zawsze z niecierpliwością na nie czeka. No, ale przecież nie przyszliśmy tu rozmawiać o mojej rodzinie, tylko o wyprawie, prawda? Zanim się zgodzę, chciałbym poznać kilka szczegółów. Dokąd idziemy? Co dokładnie miałbym robić? Z grubsza podziwiać tutejszą faunę i florę. A mnie może przy okazji uda się coś uwiecznić. Uwiecznić? No widzisz, mam tu taki przyrząd parestisomach, który jest w stanie uchwycić obraz. Zaraz, co takiego? To taki jakby przenośny megaskop. Chwyta zdarzenia i zmienia je w iluzję, na podstawie której maluje później obrazy. Czyli chcesz, żebym z tobą poszedł, oglądał zwierzęta i kwiatki i... Tak. Mniej więcej do tego się to sprowadza. Tyle, że wcześniej musisz ustalić, gdzie dokładnie są stworzenia, które chcę uchwycić. No, bo ja niestety wiem tylko w przybliżeniu, gdzie mogą znajdować się ich siedliska. No, a gdyby coś poszło nie tak, to będziemy mieć w zanadrzu twój miecz. To ja. Zgadzasz się? To dość nietypowe zlecenie. Tak, zdaję sobie sprawę. Dlatego honorarium będzie odpowiednio wysokie. Więc rozumiem, że się nie obrazisz, jeśli poproszę, żebyśmy najpierw ustalili jego wysokość. Ależ skąd? Proszę, powiedz. Ile sobie życzysz? Świetnie. Umowa stoi.
To nie wygląda na trudne zadanie. Chętnie zrobię dla odmiany coś przyjemnego. Świetnie. W takim razie proszę, weź tę mapę. Przed przyjazdem wysłałem prośbę do kilku tutejszych myśliwych, żeby zlokalizowali siedliska interesujących mnie gatunków. Zaznaczyli je na mapie. Dobra robota. To powinno trochę skrócić czas tropienia. Ruszamy? Tak, chodźmy. Będę miał teraz idealne światło. Skoro ja mam mapę, to pozwól, że poprowadzę. Nie wolałeś wyruszyć na tę wyprawę ze swoją świtą? Ach, takie wyrwanie się spod skrzydeł ochrony to dla mnie jak wybawienie, wiesz. Zależy mi na podziwianiu zwierząt i uwieczniami, a nie zabijaniu ich. A co jeśli zaatakują? No to wówczas nie będzie wyjścia. Ostatecznie nie chcemy stać się obiadem. Ale dopóki są spokojne, my też ich nie prowokujemy. Zależy mi na tym. Według twojej mapy, pantery powinny być gdzieś niedaleko. Trzymaj się blisko i miej oczy szeroko otwarte. Mam prośbę. Jeśli możesz, postaraj się, żeby nie doszło do rozlewu krwi. Coś słyszałem, jakiś pomruk. Ale brzmiało mi to bardziej na niedźwiedzia. O, akurat na spotkanie z niedźwiedziem. Nie mam najmniejszej ochoty. Zabierajmy się stąd. Słyszałeś? To chyba jeleń. Niebywałe. Naprawdę? Słyszysz? To pantery. Szczerze mówiąc, nie. No ale twoje zmysły są zapewne bardziej wyczulone, więc im ufam. Cholerni kłusownicy. Pewnie zastawili sidła na niedźwiedzie, a złapała się pantera. Małe kręci się obrócić. Będę miał piękne ujęcie. A mawiają, że wiedźmini są bez serca. Ten obraz zada to. Paryski somach zdenerwował zwierzęta. Lepiej się stąd wynośmy. Nienawidzę kłusownictwa. Cieszę się, że podzielasz moją miłość do zwierząt. Jak na człowieka z miasta, masz bardzo szerokie zainteresowania. O, prawda. Rzeczywiście jest ich sporo. Wina, przyroda, malarstwo. Wyobrażam sobie, że wiedźmińskie życie jest, z całym szacunkiem, trochę bardziej monotonne. Prawda, ale nigdy nudne. Ja tam nie wyobrażam sobie, żebym miał w kółko zadawać się z tymi samymi istotami. Masz żonę? Mam, a co to ma do rzeczy? Nic. Tak, tylko pytam. Widzisz? Gleba jest wyraźnie spulchniona. Pachnie też torfowiskiem. Co to znaczy? Że jesteśmy blisko gniazda skolopendromorfów. Uważaj, jak stąpasz. One wyczuwają drgania. Lepiej, żeby nie zbliżyły się do nas. Skolopendromorfy. Drążą tunele pod ziemią. Towarzyszy temu zawsze charakterystyczny dźwięk. Po nim je wytropimy.
Tu dźwięk jest bardzo wyraźny. Musimy być blisko gniazda. Jesteśmy. Stąd raczej nie uda mi się złapać dobrego ujęcia. Poczekaj. Znajdziemy ci bezpieczne miejsce. Ostrożnie stawiaj stopy. Skolopendromorfy są bardzo wrażliwe na dźwięki i drgania. Łatwo je obudzić i rozdrażnić. Doskonały dzień na uchwycanie zdarzeń. Ciebie liczyć. Mam. Zostawmy je już spokojnie. Doskonały dzień. Miałeś znaleźć miejsce, w którym będę dobrze widział. A zamiast tego pobiegłeś do leża. Wybacz. Poniosło mnie. No, to było naprawdę ekscytujące. Dziękuję. Mam do ciebie jeszcze jedną prośbę. Chciałbym zobaczyć tutejsze pawie podczas rytuałów godowych. Ponoć statko żyje niedaleko stąd. Możemy tam pójść. Ale o podglądaniu godów zapomnij. Skończyły się miesiąc temu. O, to fatalnie, bo liczyłem na uwiecznienie ich ogonów w pełnej krasie. A może gdybyśmy jakieś spotkali, myślisz, że byłbyś w stanie skłonić je do zaprezentowania swoich wachlarzy? Co masz na myśli? Ja ogona nie mam i na pewno go sobie nie dorobię. Myślałem raczej o tej waszej wiedźmińskiej magii. Ponoć potraficie wpływać na różne istoty. A, tak. Mogę spróbować, ale nic nie obiecuję. Świetnie, to mi wystarczy. Nie wiem dokładnie, gdzie jest stado, ale zaprzyjaźniony myśliwy wskazał mi kilka prawdopodobnych miejsc. Zaznaczę ci je. No dobrze, to poszukajmy tych pawi. Tak się zastanawiam. Dlaczego pawie? Moja córka bardzo je lubi. Chciałbym jej zrobić przyjemność. Jesteśmy blisko. Miej oczy szeroko otwarte. Pióro z tylnej części kupra powleczone łojem. Paw niedawno je zgubił. Chuj cuchnie w charakterystyczny sposób. Powinniśmy łatwo wytropić stado. A, miło oglądać wiedźmina w akcji. Znaczy, że jesteśmy blisko. O, jakie piękne.
Gdyby jeszcze tylko rozłożyły ogony. Spróbuję to załatwić. Znajdź sobie dobre miejsce. Jestem gotów! Możesz użyć swojej magii! O! To będzie dzieło sztuki! Uśmiech, proszę! Zaraza! Uważaj! Skolopendromorfy! Skąd się tu wzięły? Musiały za nami przypełznąć! Odsuń się! Po wszystkim. O, było gorąco. Chyba mam dość wrażeń na dziś. No, to była wspaniała przygoda. Masz już wszystko, czego chciałeś? Tak. W takim razie wracajmy do obozu. Zwracam wam waszego pana. Całego i zdrowego. Wdzięczniśmy. Widzicie? Nie było się czego bać. Dzięki, żeś zadbał o pana hrabiego w Wiedźminie. Dobrze mu zrobiła ta wyprawa. Wyraźnie odżył. Zaczekaj chwilę, Geralt. Pójdę po sakiewkę i uregulujemy należności. Odżył? Spotkało go coś przykrego? Nie mówił ci? 10 lat temu jego córka Klarysa spadła z konia. Od tamtej pory nie może chodzić. Jest właściwie przykuta do łóżka. Przed wypadkiem była ozdobą domu. Wesołym chochlikiem. Wszędzie było jej pełno. Hrabia często ją zabierał na wycieczki. Uwielbiała też zwierzęta. Teraz te jego wyprawy, a właściwie... obrazy, które z nich przywozi, to dla niej jedyne okno na świat. Już jestem. Jeszcze raz dzięki za asystę, Geralt. Co prawda twój wybryk kosztował mnie trochę nerwów. Ale ten dzień i tak zaliczam do udanych. Dobrze wiedzieć, że Wiedźmin też ma poczucie humoru. I potrafi czasem zrobić coś nieszablonowego. Szalony ze mnie chłopak. Proszę, oto twoja nagroda. Dzięki. Mam dla ciebie jeszcze jedną propozycję. Za jakiś czas organizuję wystawę moich prac dla kilkorga przyjaciół. Może zechcesz wpaść? Czemu nie? Jeśli akurat będę w okolicy. Świetnie. W takim razie zapraszam do mnie. Zatrzymałem się u przyjaciela. Niedaleko wioski Frankolarz. Będę. Bywaj. Dajcie mi pić. Hej, podejdźcie, jeśli łaska. Naprzód. Facet może być jak widzę. Jak to młody i młody. Lamert, mój drogi. Przecież to rzecz ogólnie znana. Ciężko. Najlepszy szczep na czerwone wino to Bombino Nero. Nie mogę. Jezus, nie mogę. O! No kurwa rzecz! A, przepraszam. Ale nie robić więcej. Mego bliska!
Wiesz, księżna. Wiesz, jaka to dziwna wyznania księżna. Witam, księżna. Wśród malowniczych, zarówno samce, jak i samice wijów boklerskich są wyjątkowo drapieżne. Choć na ogół polują w grupie, autorowi tego niezwykłego dzieła udało się uchwycić pojedynczego osobnika, szykującego się do ataku. Warto również zwrócić uwagę na łowcę, który choć przecież musi sobie zdawać sprawę z grożącego mu niebezpieczeństwa, z kamienną twarzą wyczekuje na właściwy moment, by zaatakować. O, Geralt, jesteś. To wspaniale. Pozwól. Cieszę się, że przyszedłeś. Mam dla ciebie mały prezent. Nie możesz odmówić. Dziękuję. Jeszcze w obozie rozmawiałem z twoimi strażnikami. Opowiedzieli mi o Klarysie. Przykro mi z powodu jej wypadku. Dzięki. Te słowa wiele dla mnie znaczą. Jak się miewa twoja córka? Pewnie nie może się doczekać, kiedy wrócisz. Raczej kiedy przywiozę jej prezenty. Dwa obrazy już wysłałem, żeby nie musiała czekać. W drodze powrotnej zamierzam zahaczyć o Dolblatana. Ponoć można tam spotkać Sylwany. Tak, znam nawet jednego. Nazywa się Thor. Bywa złośliwy, ale za odpowiednią opłatą powinien się zgodzić na wszystko, co poprosisz. No, brzmi dobrze. Dzięki za wskazówkę. Pozdrów go serdecznie ode mnie. Widzę, że masz tu wielu przyjaciół i wszyscy wydają się zachwyceni twoimi obrazami. O, jak się ma tyle pieniędzy co ja, to przyjaciele lgną do ciebie jak pszczoły do miodu, wychwalając pod niebiosa wszystko, co robisz. Nie twierdzę, że wszyscy ci ludzie to kłamliwi pochlebcy, ale... No, niestety pewnie większość. Nie rozumiem. To czemu w ogóle się z nimi zadajesz? Jestem przedsiębiorcą i muszę przedkładać interesy ponad osobiste odczucia i animozje. Poza tym? Czasem wystawiam jakiś całkiem nieudany obraz tylko po to, żeby posłuchać, jak ludzie wychodzą z siebie, żeby znaleźć odpowiednie słowa w superlatywach opisujące Bohomazy. Oczywiście, im bardziej komuś zależy, by mi się przypodobać, tym bardziej chwali moje arcydzieła. Ubaw, popach, mówię ci. Miło było cię spotkać. Czego tam? Pokaż mi. Thank you.
lek. Co za czas. Mój ząb, ola Boga. Gratuluję zwycięstwa w turnieju, Sir Geralcie z Rivii. Jedz, pij i popuszczaj pasa. Jesteś tu. Czy zapisy na turniej są nadal otwarte? Zapewniam, że Skellige jest tak samo mocną frakcją jak pozostałe, a niebawem zostanie powszechnie uznana za kanoniczną. No nie wiem. Zazwyczaj gram Nilfgaardem. Zastanowię się jeszcze. Jestem Geralt z Rivii. Przeczytałem o turnieju Gwinta. I trafiłeś pod dobry adres. Jestem hrabia Martin Monnier, główny organizator. Miło mi cię poznać. Celem turnieju jest rozpropagowanie nowej frakcji, mianowicie Skellige. Wymyślił ją mój brat, a mnie przypadł zaszczyt przedstawienia jej światu. Możesz mi powiedzieć coś więcej o nowych kartach? Projekt kart oddaje ducha tych wysp, które urzekają barbarzyńskim pięknem. Dlatego na obrazach utrwaleni są berserkowie, bohaterowie oraz znane osobistości. Liderem jest oczywiście król Bran Tirseach. A inne znane osobistości? Hjalmar i Cerys Ancreid, rzecz jasna, Heros Hemdal, czcigodny druid Myszowór i wielu, wielu innych. Długo mógłbym opowiadać. Skąd pomysł, żeby opracować nową talię? W Beauclair wszyscy wiedzą, że jestem wielkim miłośnikiem i propagatorem gry w Gwinta, podobnie jak mój niestety nieżyjący już brat. Inną naszą wielką pasją zawsze były podróże. W młodości spędzaliśmy sporo czasu na morzu, bo obaj byliśmy spragnieni widoków obcych krajów. Odwiedzaliśmy różne strony świata, ale najbardziej urzekły nas wyspy Skellige. Do dziś mam w głowie obraz ponurych klifów, o które rozbija się wzburzone morze. Zmaganie żywiołów, odległe echo pierwotnego chaosu. To zainspirowało mojego brata do stworzenia nowej frakcji. Mam pytanie. Czy mogę przystąpić do turnieju? Tak, mam jeszcze wolne miejsce, ale jest jeden warunek. Będziesz musiał zagrać kartami z frakcji Skellige. Widzisz, prosiłem o to wielu wytrawnych graczy, ale oni boją się nowinek. Bardziej zależy im na wygranej niż na przygodzie. Więc wolą pozostać przy swoich starych, wypróbowanych taliach. Jednym słowem, potrzebujesz kogoś, kto udowodni, że Skellige nie jest gorsze niż tradycyjne talie i wygra turniej kartami zaprojektowanymi przez twojego brata. Widzę, że doskonale się rozumiemy. Spójrz na to trofeum. Czyż nie prezentuje się godnie? Może być twoje, jeśli zwyciężysz. Rzeczywiście niebrzydkie. Ładnie prezentowałoby się w domu na kredensie. Zgoda. Zagram tą nową frakcją. Bardzo miło mi to słyszeć.
To mój szczęśliwy dzień. Jest jednak pewien szkopuł. Dysponuję jedynie podstawową Tarią Skellige, ponieważ mój brat rozdał lub przegrał wiele kluczowych kart. Jak rozumiem, nie poradzę sobie na turnieju tymi kartami. Można temu łatwo zaradzić. Wystarczy zmierzyć się z lokalnymi graczami i wygrać od nich brakujące karty. To zresztą będzie dobry trening przed turniejem. A oto karty, które mi zostały. Weź je proszę. Resztę zostawię dla siebie, bo też zamierzam grać tą frakcją. Lenistwo uszczęśliwe.